z Joshuą Buatsim. To oczywiście jest najważniejsza atrakcja tego wieczoru w Birmingham. Na razie gdzieś z telebimów przemawia Joshua Buatsi. Też Brytyjczycy muszą obrać odpowiednią strategię marketingową dla Buatsiego, bo on nie sprzedaje wielu biletów. On nie jest pięściarzem, który wnosi od razu do stołu, prawda, ciężkie tysiące funtów ze względu na to, że elektryzuje brytyjską publiczność. On wciąż jest na etapie budowania gdzieś tej swojej karty historii. I oczywiście w zamyśle grupy Boxer Paweł Stępień ma być takim kolejnym krokiem dla Joshuły Buatsiego. My chcielibyśmy, żeby było zupełnie inaczej. No Paweł Stępień ma ze sobą bardzo solidne przygotowanie, takie podwójne przygotowania, bo już o tym mówiliśmy, najpierw do walki z Callumem Smithem. Później bardzo szybko okazało się, że jest szansa i doprowadzić do walki z Buatsim i to się udało. I za moment rozpoczynamy. Big Mouth prowadzi nas w klimat pojedynku Pawła Stępnia z Joshuą Buatsim. Widzimy tylko z oddali Pawła Stępnia, ale słyszymy grupa Survivor i Burning Heart, a więc kojarzy nam się od razu Rocky 4 i ta nieprawdopodobna historia filmowa, hollywoodzka, która napisana była w telewizyjnym studio. My mamy nadzieję, że piękna historia zostanie napisana po prostu tam, w centrum akcji, a więc w ringu w Birmingham. Paweł Stępień już między linami. A jeśli Survivor, grupa Survivor, to oczywiście Eye of the Tiger i też piękne czasy, kiedy Darek Michalczewski do tego wychodził i wygrywał. I był mistrzem świata kategorii półciężkiej. Ostatnio zmieniła się nieco mapa polskiego boksu, kiedy Łukasz Różański znokautował Alena Babicia i sięgnął po tytuł WBC w nowej kategorii wagowej, a więc w dywizji Bridger. A oto rywal Polaka, Joshua Buatsi, niepokonany w 16 pojedynkach, brązowy medalista olimpijski z Rio de Janeiro, 30-latek, urodzony w Ganie, w Akrze. Ale reprezentuje oczywiście Wielką Brytanię. Oto Paweł Stępień, a więc nasz challenger, też niepokonany, o znakomitych warunkach fizycznych. No tak naprawdę wygląda absolutnie na kategorię junior ciężką. No, nie wiem, czy fizycznie nie wygląda najlepiej w karierze Paweł Stępień. Zawsze dobrze zbudowany, dzisiaj wręcz fenomenalnie wyglądający. Back with a bang. Yeah.
Big up Joshua Boone, outside, Carlos back. Out of all my Arknas, Kouras, Goras, all of that. Yeah? Arknas, Carlos business. Yo. Yeah. Carlos back with a bang, yeah. I wanna take a flight with my fam. Ah. Carlos back with a bang, might fly with my boys to the dam. Yeah. Carlos back with a bang, yeah. We've all been on this Carlos, yeah. Yeah, I said Carlos back with a bang. I said Carlos back with a bang. A man at home, but I still bought my tools. That beat to my daughter goes. Ah, money is the motive. That's my rule. Sin man turn off, money turn fool. But I'ma keep it real and cool, real in my squad. Yeah, yeah, that's all. And I'ma keep it real and cool, real. Yeah, yeah, that's all. I'll touch gas, please get way in the pool. Fly west to get attracted to the moon. Late night craft, I'll be laughing to the moon. Late night craft, I'll be laughing to the moon. Like, money on my mind, that's free. Beep, cut. Yeah, woke up flexing my mom in my dream. Graveyard visits next day, I won't see. Like, Carlos back with a bang, yeah. I wanna take a flight with my fam. Yeah, Carlos back with a bang, like, fly with my boys in the dam. Yeah. Joshua Buacki oficjalnie debiutuje w grupie Boxer prowadzonej przez Bena Shaloma, tej grupie, która rośnie w siłę w zasadzie z miesiąca na miesiąc w tempie zaskakującym. I za moment Big Mo przedstawi bohaterów głównej walki wieczoru w Birmingham. Hala już wypełniona. Będzie tutaj atmosfera, myślę, gorąca, oby w ringu było porywające widowisko. No i będzie euforycznie. Dzisiaj Wielka Brytania żyła koronacją króla Karola III. Było wiele uroczystych momentów, a promotorzy brytyjscy wierzą w to, że niebawem koronowanym mistrzem kategorii półciężkiej będzie Joshua Buacki, więc numer jeden w rankingu WBA.
Ale po polskiej stronie mamy Pawła Stępnia, notowanego w czołówkach Federacji WBA, numer 13, WBO numer 14, 6 w IBF i 21 w WBC. Czekał na tę walkę całe swoje sportowe życie Paweł Stępień. Mówił o tym, że potrzebuje wyzwań. To wyzwanie wreszcie się pojawiło i za moment poznamy realną wartość umiejętności człowieka, którego kiedyś namaszczał na naprawdę świetnego pięściarza świętej pamięci trener Andrzej Gmitruk. Zobaczymy, co zaoferuje Paweł Stępień w pojedynku z Joshuą Buacji. Obaj znakomite warunki fizyczne, ale nieco wyższy Paweł Stępień od Buacziego. Fizycznie prezentują się świetnie, ale gdyby tylko za samą prezencję wystawiać oceny, to minimalnie wyższe miałby Polak, ale przecież tu nie o to chodzi. Proszę Państwa, jedno jest pewne, że jeden ze sparring partnerów polskiego pięściarza, a więc Shakan Peters, wygrał już tutaj dzisiaj swój pojedynek z McIntyrem, także może to też jest jakiś dobry znak. Szukajmy tych dobrych znaków. Fakt jest taki, że pierwotnie panowie mieli boksować na dystansie 12 rund. Wczoraj brytyjska strona poprosiła o to, by skrócić dystans do 10 rund. Paweł Stępień na tę zmianę się zgodził. Pytanie, skąd taka właśnie roszada na 24 godziny przed walką? Ale na to pytanie nie znamy odpowiedzi. Zaczyna lewą ręką Joshua Buacji. Na razie spokojnie, ten Paweł musi uważać, bo teraz spojrzał, tak jakby się troszkę zabrakło tutaj koncentracji. No, sugerował, że gdzieś w plecy został uderzony Paweł Stępień. Nie można samemu sędziować. Od tego jest sędzia, który będzie sprzyjał prawdopodobnie Buacziemu, bo wiemy, jaki panuje klimat w Wielkiej Brytanii. Zresztą ten rynek jest piekielnie dla nas niewygodny. On jest niezdobyty. Nasi pięściarze tutaj niestety regularnie przegrywają od jakiegoś czasu te pojedynki o wysoką stawkę. Ale dzisiaj środowisko bokserskie oczywiście trzyma kciuki za Pawła Stępnia, który teraz celuje lewą ręką, dokłada prawy, a Buacji szuka króciutkiego lewego haka. Kiedy trzeba, wysoko ręce podnosi Paweł Stępień. Na razie chce zbadać to, co do zaoferowania będzie miał Buacji, ale trzeba uważać na te ciosy na korpus, bo tam jest ładunek wybuchowy. Buacji potrafił jeszcze w czasach amatorskich stopować naprawdę twardych rywali. Tak, Buacji potrafi, kiedy już trafi, wykorzystać. A teraz szybki prawy Stępnia, który doszedł celu. Kolejny prawy, tak jakby złapał nieco więcej swobody w ataku. Paweł Stępień. Pierwotnie miał boksować 11 marca z Callumem Smithem w Liverpoolu. Smith wycofał się na 9 dni przed walką ze względu na kontuzję. No teraz taki prawy, niebezpieczny nad lewą ręką Polaka Buacziego. Doszedł celo i lewy podwrotkowy. Szybka akcja, właśnie będzie też tego szukał. Prawy sierp, lewy podwrotkowy. No i bardzo ładnie. Teraz nie doszedł ten prawy na górę, bo zablokował to Buacji, ale prawy na dół doszedł. Stępień potrafi boksować w taki sposób nieszablonowy, zaskakujący. I dzisiaj ta nieszablonowość jest potrzebna Polakowi. Buacji z całą pewnością wspaniale przygotowany. On trenował w Kalifornii, tam sparował z pięściarzami kategorii cruiser, z dużymi chłopami, by przygotować się do konfrontacji z Pawłem Stępniem. Nie było mowy o taryfie ulgowej. Na tę taryfę nie pozwalał mu Virgil Hunter, ceniony amerykański szkoleniowiec. Natomiast Stępień przygotował się między innymi w Hiszpanii, w gronie sparring partnerów, między innymi 27-letni, mierzący 190 cm, urodzony w Angolii, w Luandzie, Konstantino Nanga, reprezentujący Szwecję, promowany przez Romana Anucina. Dzisiaj bilans 8-0, 7 KO, wspomniany Anglik Shakan Peters, 18-2, bo dzisiaj wygrał, a więc ma 18 wygranych. W tej ostatniej fazie też był Jan Czerklewicz. No był Arthur Lyndon też po drodze, tak? Który to, podobno nawet... To mówimy o tych przygotowaniach do Calluma Smitha, tak, prawda? Tak, tak. Ale to był z kolei zawodnik, który trochę może pasować do Joshuy Buacziego, więc tam podobno świetnie radził sobie Stępień na tych sparingach w Wielkiej Brytanii. Druga runda pojedynku zaplanowanego na 10 starć.
pewno będzie boksował w taki szarpany sposób Buacji, a więc bazować na błędach rywala, potem to tempo podkręcać. Już takie akcje zaoferował nam w pierwszej rundzie. Stępień nie mówił dużo przed tą walką, powiedział, że po prostu chce pokazać dobry boks i wygrać, po to tu przyjechałem. To są takie krótkie oceny tego, co ma się wydarzyć pięściarza ze Szczecina. Dla niego to pierwsza zagraniczna walka w karierze, o tym już mówiliśmy. Ważne jest to, by być też tym pierwszym w ataku, by nie dyktował tylko warunków gry Joshua Buacji. Stara się do tego dostosowywać Paweł Stępień. Ja ciekaw jestem, co tutaj Buacji w ataku wymyśli, czy... O właśnie, te ciosy na korpus. Teraz właśnie uderzył prawym na górę i przepuścił szturm. Ale uśmiechnął się tylko... Prawdzie, świetnie Stępień teraz i był lewy na dół, lewy na górę. Prawy taki troszkę... pobawił się tutaj, różnicując siłę uderzenia. Pamiętajmy o tym, że Stępień potrafi uderzyć na wątrobę, że on kilku rywali znokautował czystym lewym hakiem właśnie na wątrobę. Warto byłoby poszukać takich miejsc na korpusie Buacjego. 50 sekund do zakończenia drugiej rundy. A teraz był zablokowany cios Buacjego, bity na dół, wciągnął łokieć. Ale jednak troszkę... No dobrze, teraz lewy sierpowy. I to w takiej zaskakującej płaszczyźnie. Zaczął prawą ręką, a potem dopiero dołożył lewy sierp Stępień. Buacji króciutki prawy, ale taki bez wyrazu, nieszczególnie groźny. Ale warto by zaakcentować końcówkę. Stępień też nie jest łatwy do trafienia. Tutaj będzie musiał się troszkę pogimnastykować Joshua Buacji. W dodatku Paweł sprawia wrażenie takiego faceta, który troszkę chce pograć na nerwach Buacjemu. Uśmiecha się, prowokacje stosuje Polak. Ten by się troszkę bawił na razie w tym wszystkim. No ale wydaje mi się, że te dwie pierwsze rundy jednak będą punktowane na korzyść Buacego. To oczywiście jest nieznaczna przewaga, bardzo nieznaczna. Też dłuższa przerwa Joshua Buacjego, bo przecież on rok temu boksował z Craigiem Richardsem. Później, pamiętamy, w grudniu miała być walka z Własowem na gali Chisora Parker 2, ale wycofał się Buacji ze względu na kontuzję ręki. On stracił wobec tego parę miesięcy, stracił przygotowania. No, to był taki moment niebezpieczny. Tak, tak. Wcześniej ładnie zablokował to uderzenie bite na wątrobę, natomiast ten prawy w okolice ucha był niebezpieczny. Zgadza się. Ale nie zrobił też wielkiego wrażenia na Stępniu. Trzecia runda walki wieczoru zaplanowanej na 10 starć. Paweł Stępień rywalizuje z brązowym medalistą olimpijskim Joshuą Buacim w Birmingham. Stępień miał taki bardzo dynamiczny początek zawodowej kariery. Pierwsze 3 lata, 12 wygranych walk, 11 przed czasem. Pokonał między innymi Dmitrija Suchockiego, bardzo trudnego rywala, byłego pretendenta do tytułu mistrza świata. Leżał nawet na deskach w tym pojedynku. A później, pamiętamy, był ten remis w walce z Matyjem, kontrowersyjny wprawdzie. I przede wszystkim zwolnione tempo było tej podróży. Wysokie partie światowego boksu. No, stara się teraz przyspieszeniem Paweł Stępień odpowiedzieć na te wcześniejsze próby Buacjego. No tak, moim zdaniem powinien poszukać tutaj swojej szansy również w ataku. Nie tylko czekać na błędy, bo widać, że również Buacji tutaj nie zamierza jechać bez trzymanki. Buacji też jest zawodnikiem cierpliwym, który potrafi
długimi rundami pracować nad przeciwnikiem, a więc trzeba faktycznie umiejętnie stopować te jego zapędy, nie pozwolić mu na taki rozpęd totalny, bo z Bolotniksem on musiał popracować, żeby rywala zastopować. Z Marko Caliciem też trochę trzeba było powojować do momentu, gdy przyszło to szczęśliwe dla niego rozstrzygnięcie przed czasem. Szczęśliwe, choć oczywiście zapracowane. Krótki lewy sierpowy stępnia. Wracamy do lewej ręki. Prawy na dół Buaciego. Tak, Buaci też szuka tutaj, penetruje jakby różne płaszczyzny, gdzie jest szansa na to, żeby przechylić czele na swoją korzyść i czysto trafić. Ale pamięta o obronie. Tyle, że taką obroną walki nie wygra. Będzie przegrywał rundy Stępień. To oczywiście wygląda wszystko całkiem przyzwoicie, ale teraz by się przydało zaakcentować mocniej Buaciego. Zmusić go do jakiegoś błędu. No i zrobić dobre wrażenie na sędzia. Ma Paweł argumenty w repertuarze. Teraz spróbował takiego prawego po przepuszczeniu. Ale też może potrzebuje minut, żeby się odnaleźć. Kolejna prawa ręka Stępnia. Podkreślaliśmy, to jest pierwsza walka wyjazdowa. No to jest absolutnie zupełnie inne piętro przeciwników niż ci, z którymi ostatnio rywalizował. No i właśnie, na zakończenie dobry, lewy, prosty Buaciego. I kolejna runda, która jest w miarę wyrównana i której, wydaje mi się, są te elementy, których powodują, że ta runda będzie zapewne punktowana dla Buaciego. Daraziz. We just want to see him like just let his hands go. We saw it in the early rounds where he let his hands go, and it just makes him look like that beast that we know him of. But well, me and Lawrence, we used to call it the blender. Once he gets you and he lets his hands go, you're just in a blender. I think that's what we want to see. But again, I think he's just boxing to strict orders and just trying to execute a game plan. If you're in the Stepien corner briefly, what would you be saying? I would advise him to stay cautious. And when he finds that right hand, just let it go. But yeah, thanks, Dan. No problem. Czwarta runda pojedynku Pawła Stępnia z Joshuą Buacim. I zaczął aktywnie lewą ręką pracować Paweł na początku tego starcia. Tak, gdyby porównać wszystko to, co było wcześniej, karierę w boksie olimpijskim i prawda, to, co było w boksie zawodowym, to te szanse na zwycięstwo są zdecydowanie po stronie Buaciego. No, pamiętajmy, że po tym turnieju olimpijskim to zajął się nim Eddie Hearn, to o czym już mówiliśmy. No, a menadżerem został Anthony Joshua przecież. No, ma solidne plecy, krótko mówiąc. Widzieliśmy w międzyczasie punktację widzów brytyjskiej stacji Sky Sports. 3 rundy przyznali Buaciemu, a więc 30-27. I taki scenariusz trzeba oczywiście brać pod uwagę, bo nieco więcej aktywności wykazuje Buaci. Uderzył prawym, ponowił prawy i Buaci w ataku. Stępień się uśmiecha. Ale też trzeba odpowiadać, bo znów lewy prosty ląduje. Tam jest troszkę miejsca i znajduje to miejsce nad lewą ręką. O właśnie, teraz była dobra akcja i trzeba było jeszcze podejść może bardziej zdecydowanie. Bo przecież to nie jest tak, że Buaci jest nietykalnym pięściarzem. Myślę, że gorsi pięściarze od Pawła potrafili Buaciego momentami zaskakiwać, tylko to były tylko niuanse w walce, a musi stężenie być zdecydowanie wyższe, by realnie postawić opór Buaciemu. Ale to te akcje z 3-4 ciosów, które co jakiś czas na razie tylko decyduje się Paweł, one mogą przynieść pożądany skutek, jeśli będą po prostu częściej używane. Tak, tym bardziej, że te prawe sierpy Pawła, jak już się decyduje, to wchodzą. Podobnie zresztą jak prawe sierpowe Buaciego nad lewą ręką Stępnia. No, przede wszystkim bardzo dobry lewy prosty Buaciego. To jest też dobry pomysł, mimo że rywalnie z Mańkutem to prawy bezpośredni dochodzi. To już wcześniej zadziałało. Najpierw prawy bezpośredni, a potem dopiero lewy sierpowy. Tak, próbuje na ten lewy prosto od razu być prawy sierpowy Stępień.
musi być, żeby ta walka zaczęła się bardziej po jego myśli układać. Musi być bardziej zdecydowany. Wrócił teraz szybko do pozycji obronnej Stępień po tym ataku, a więc zabrał możliwość kontrakcji Bułaciemu. Ale obraz jest generalnie podobny do tego, co oglądaliśmy wcześniej. No i teraz są takie momenty. Podchodzi pod Bułaciego i pozwala rywalowi zadać ciosy. Trzy ciosy zadał Bułaci, Stępień żadnego. Za mało zdecydowania jest w boksie Stępnia. A tu nie chodzi o to, żeby ładnie przegrać. Na razie wojny tu nie ma w ringu. Jest dużo takich bokserskich szachów. Bułaci też się nie podrywa do takiego totalnego ataku. On jednak ma pewnego rodzaju szacunek, respekt do umiejętności Pawła Stępnia i stara się robić to metodycznie, skrupulatnie. Ale to też trochę jest wpisane w jego DNA. Tego spodziewać się mogliśmy. Piąta runda pojedynku Stępnia z Joshuą Bułacim. Przestrzelone te lewe proste Bułaciego. Tak jakby o pół kroku za daleko był od Stępnia w tej akcji. No pytanie, w którym momencie Stępień będzie próbował tutaj sprawdzić obrony przy ciosach na dolne partie rywala. A był prawy, prosty na korpus, ale już później dwa ciosy przestrzelone. I prawy, i lewy. No to już piąte starcie. To nie jest walka 12-rundowa, tylko 10-rundowa, o czym już wspominaliśmy. Trzeba w tym bliskim kontakcie uważać na Bułaciego, bo on potrafi boksować też w taki trochę nieokrzesany sposób. Widzimy teraz, jak obniża pozycję, chce utrudnić Stępniowi zadanie. Stępień zresztą też to potrafi robić. A widać, że Stępień też nie strzela jakimiś bombami, aby urwać rywalowi głowę i przestrzeliwuje, tylko też stara się jakby namierzyć cel. No nie jest łatwo, bo widać, że potrafi tymi niskimi unikami bronić się Bułaci. Teraz on z kolei zadał prawy na dół, prosty, później prawy sierpowy na górę. Boję się tego lewego podbródkowego po prawym sierpowym. Więcej lewej ręki też Bułaci używa. Pod tym względem przebija poczynania Pawła Stępnia. Lewy prosty jednak bardzo często zaczyna w ogóle próby Bułaciego. No ale dobre są te prawy bezpośrednie. Zaskakuje tymi ciosami Bułaciego. To jest jedna sprawa. A druga, że Paweł też dość szybko się na nogach przemieszcza potem po tej akcji. Znowu prawy na dół. Kolejny prawy na dół. No jeszcze właśnie, mocniej. Właśnie, właśnie. To są te ciosy, na które czekałem, a jeszcze przydałby się jakiś solidny lewy hak pod prawy łokieć. Bo przecież potrafi to Stępień robić. To jest pierwsza runda, w której Stępień też tak coraz aktywniej dołączył ciosy na korpus właśnie. No widać, że dużo szermierki jest tutaj. No, taka próba cwanego z jeszcze bardziej cwańszym, prawda? Zobaczymy, jak to się będzie układało już w drugiej części tej rywalizacji.
ale w takim szermierczym boju ciężko będzie mu tutaj nawiązać wyrównaną walkę na punkty z Błacim. Jednak spora rund będzie mu uciekać. A połowa pojedynku już za nami. ...77 rund na zawodowstwie miał na koncie przed tym pojedynkiem Joshua Bołacki. 101 rund Pawła Stępnia, w tym oczywiście pojedynki 10-rundowe z Markiem Matyją, a więc to zwycięstwo w rewanżu i remis za pierwszym razem. Ale tak patrzę tutaj w tym pojedynku na Bołackiego. Zgoda, jeśli by przyjął tą propozycję Edego Herna na walkę z Dimitrijem Biwołem za $1 000 000, to o mistrzostwo organizacji WBA, to nie wygrałby z Biwołem. Nie byłby na niego gotowy z całą pewnością. Lewy sierpowy. Na razie, podkreślam na razie, Paweł nie ma problemu z przyjmowaniem ciosów Bułaciego. Ale Bułaci to też nie jest król nokautu jednym ciosem. On z reguły jednak składał kombinację, spychał do defensywy i wtedy stopował. Wtedy sędziowie przerywali. Na coś takiego oczywiście pozwolić nie można. Tak, jest dobrym finisherem, jeżeli trafi raz, drugi, zobaczy słabość, wtedy idzie na całość, natomiast tak raczej szuka swojej pewnej szansy. To nie jest ringowy szaleniec. Paweł też dużo częściej boksuje tutaj z zabloku niż zwykle w tych pojedynkach, w których jednak to on był zdecydowanie stroną A. No jednak tutaj, żeby poszukać szansy na zwycięstwo, to trzeba się trochę otworzyć. Nie ma innego wyjścia. Trzeba podjąć ryzyko. Bo jeszcze raz powtarzam, tak boksując można tylko ładnie przegrać. No, brytyjscy sędziowie po pierwsze nie będą przychylni, to jest sprawa jasna. Po drugie też nie mają konieczności bycia tutaj złośliwymi w stosunku do Polaka, bo pewnie te rundy po prostu wygrywa Bołacki. Przyjmuje dobrze te ciosy faktycznie. To nie są oczywiście takie czyste bomby, które lądują na czubku szczęki, czy też na uchu, ale tam się trochę przedziela tych uderzeń nad lewą ręką Stępnia. No, sugeruje Stępień, że to był cios poniżej pasa. Nie może jednak wywierać presji na ringowym, bo wiemy, że ringowy nie zawsze będzie reagował na te uwagi. Krótki prawy Stępnia, odpowiedź podbródkowym Bułaciego. Kolejna próba podbródkowego Brytyjczyka. I lewy sierpowy. Pokazał Bułacki, że ręka była wysoko i zblokowałem ten cios. No, pojedynczymi uderzeniami to niewiele zrobi. Nawet jak trafi, to też nie skruszy tej defensywy i pewności siebie Bułaciego. Zbyt bierny jest Stępień. Richard Riakwar. But I just sometimes it's frustrating me because he's switching off a little bit during the round. Just needs to stay focused, keep it simple. I tried to switch it over to the body. Get to the oczywiście musi być skoncentrowany. Bułacki musi pracować też nad korpusem Stępnia. They mentioned in commentary how much is this Joshua Bułacki boxing to strict orders or how much of this is 12 months out of the ring and ring rust? What's your opinion? It's both. It's both. You know, I've been there before. It's ring rust is a real thing. He needs to ease his way into it, and we're going to see him grow with confidence. And I think he's going to take this guy out in a few rounds. Congratulations on your new deal this week. Thank you very much, Andy. No, też zastanawiali się panowie, jak ten rok przerwy wpływa na Joshuę Bułaciego. Czy nie stanowi to problemu? W pewnym sensie na pewno, ale to nie jest nasz problem. Zresztą Bułacki tych problemów na głowie też nie ma wiele, bo on na razie tę walkę wygrywa oczywiście punktowo z Pawłem Stępniem. Być może też fakt, że była taka długa przerwa, to
pewniejsze było 10 rund niż walka 12-rundowa. Trudno powiedzieć, bo my ciągle zastanawiamy się nad tym, dlaczego została zmieniona ta dystans tego pojedynku z 12 na 10 rund. Być może dlatego też pewna logika jest, no bo nie jest to, jakby nie było, nie jest to walka mistrzowska. Ale wiedziano o tym wcześniej, że nie będzie walka mistrzowska. Dokładnie, więc i też tłumaczenia, że był to problem, nie wiem, antenowy, też można między bajki wciągnąć, bo dla anteny telewizyjnej te 8 minut dłużej nie stanowi problemu przy gali, która trwa kilka godzin. Siódme starcie. No, jeżeli tutaj Stępień jeszcze marzy o tym, żeby sprawić jakąś naprawdę wielką niespodziankę, sensację, to musi zaboksować bardziej zdecydowanie. No bo sam musisz też sobie wlać paliwo i optymizm w serce, że będzie można tutaj zaoferować przeciwko Bułaciemu też sporo w ofensywie. No widzimy, teraz tak kroczek po kroczku idzie za Bułacim, podjął próbę wymiany Stępień, poszukał lewego sierpowego, ale to Bułaci był skuteczniejszy i znowu ten prawy bezpośredni, który no funkcjonuje. No i teraz, właśnie teraz, kiedy ten prawy zaczyna i właśnie tak troszkę odwraca sytuację, jakby był mańkutem Stępień, no może powinien się zdecydować na to, że po takim prawym od razu wystrzelić mocnym lewym na dół. No ale to jest zawsze oczywiście ryzyko, że Bułaci wtedy wystrzeli prawym na górę i będzie poważny problem. Musi szukać tego pieprzu bokserskiego Paweł Stępień, żeby też wywrzeć wrażenie na Bułacim, który mam wrażenie, że i tak on jest dzisiaj z dużym respektem pięściarzem podchodzącym do Polaka. No ale ma komfort swobody boksowania jednak Bułaci, ponieważ no, nie wywiera na nim aż tak mocnej presji Paweł Stępień. To nie była żadnej takiej sytuacji, w której mógłby Bułaci poczuć się zagrożony. A tak to będzie sobie punktował i będzie wygrywał rundę po rundzie. Nie pozostawicie niewątpliwości wtedy. Kolejna runda, proszę Państwa, za nami, coraz bliżej końca walki. Skoncentruj się na ciosach na korpus, mówi Virgil Hunter, amerykański trener Joshua Bułaciego. Virgil Hunter oczywiście wielki fachowiec, kiedyś prowadził Andre Warda, mistrza olimpijskiego, mistrza dwóch kategorii wagowych, ale to było dawno temu. Ostatnio notowania Huntera nie są jakoś specjalnie cenione. No właśnie, z Jokom mówiąc krótko, mu nie wyszło. No i to tak dramatycznie mu nie wyszło nawet. Tak, natomiast jeśli chodzi o Andre Warda, to myślę, że Andre Ward był takim zawodnikiem, takim typem zawodnika, że nie wiem, myślę, że jakby sam boksował, to też by wiele wygrał, bo po prostu był to człowiek stworzony, urodzony do tego, żeby wygrywać. A poza tym podobno też udzielał wskazówek regularnie właśnie Bułaciemu Andre Ward. Wskazywał drogę, metodykę treningową. No to myślę, że dla pięściarza młodego musi być niesamowite doświadczenie móc właśnie poznać spojrzenie na twój boks wielkiego mistrza, który no, był w swoim fachu absolutnie genialny. Trzy rundy ostatniej szansy dla Pawła Stępnia. No pytanie, czy Paweł przegra tę walkę ładnie na punkty, czy będzie jednak szarżował po to, by spróbować realnie postawić się Bułaciemu? No, rywal się odwracał, także tutaj to uderzenie, to da mieć pretensje dla dostępnia. Ale wystarczyło, że Bułaci się skrzywił, od razu sędzia zwrócił uwagę. Teraz właśnie był wreszcie ten lewy hak na wątrobę, którego potrzebowaliśmy.
Tak, wiesz, że Hunter chciał ciosów na dół od Buaciego, a tym, który uderzył na dół, był Stępień. Ale my też chcemy, żeby Stępień szukał swojej szansy takimi uderzeniami. Na punkty tego pojedynku nie wygra. No teraz tak wpadł Stępień w clinch. Te prawe sierpowe Buaciego do tej pory, one też nie wywierają specjalnego wrażenia. One nie są super precyzyjne. Tak, tak. Tutaj właśnie to podkreślałem, że tutaj jest... Nawet jak wchodzą, to one nie są czyste i tutaj krzywdy nie robią. Więcej tych kombinacji musi wypuszczać z siebie jak z automatu Paweł Stępień. Teraz taki lewy z góry, próbowany przez Polaka. Ale tu trzeba z jakąś furią przejść do bardziej zdecydowanej ofensywy. A później będzie rozpamiętywał straconą szansę oczywiście. Bo to jest walka, zwycięstwo w takim pojedynku otwiera drzwi do naprawdę niesamowitych rzeczy. To zmienia życie o 180 stopni. Buaci przecież jest w przededniu mistrzowskich pojedynków z gwiazdami tej kategorii wagowej. Dwie rundy zostały, proszę Państwa, do końca. Przecież w tym całym pojedynku trzeba powiedzieć, że Buaci też jest ostrożny. Też walczy ostrożnie, też tutaj kontroluje intensywność tego pojedynku. Tutaj się domaga od niego tych ciosów na korpus, które by zrobiły. Twierdzi, że to mogą być uderzenia niszczycielskie, ale ja nie widziałem, żeby pan miał problem z tym. To jest chyba takie positive thinking, które często się zdarza w amerykańskim sporcie. Bo o ile Paweł jest oszczędny w ataku, o tyle nie przejawia specjalnych problemów w defensywie. Nie znaczy, że ta defensywa jest krystalicznie czysta, ale żaden z ciosów Buaciego nie zrobił specjalnego wrażenia na Stępniu. Choć no nie odważę się tutaj skreślać siłę ciosu Buaciego do końca tego pojedynku, bo to facet, który jednak wywracać potrafi. Ale Buaci, ponieważ nie ma noża na gardle, no to też boksuje tak, żeby wygrywać rundy i wreszcie cały pojedynek, a widzi, że tutaj jakby nie czuje się na siłach, żeby absolutnie pójść na całość i zniszczyć w tym pojedynku wstępnie. Poszukał. On prawdopodobnie jak trafi twardym, mocnym ciosem, no to wtedy pójdzie zdecydowanie. Ale musi mieć ten akcent, musi ten sygnał otrzymać o słabości swojego przeciwnika. Zaczął troszeczkę bić po korpusie częściej Buaci w dziewiątej przedostatniej rundzie. Prawy z góry, dwa razy na korpus. Stępień zmierza w środek ringu, tak jakby jeszcze próbował ręce rozluźnić. No, teraz niebezpieczny butel lewy na wątrobę. I cios bity z dołu, który dochodzi. Teraz lewy prosty, no to oczywiście taki lewy prosty to... Krzywdy specjalnej raczej Stępniowi nie zrobi. Minuta 15 do zakończenia przedostatniej rundy. Ale pokazuje więcej złego oblicza w tej ofensywie, złego dla rywala Joshua Buaci. No i stąd te klincze od razu w odpowiedzi. Klincze i tym mniej ciosów Pawła Stępnia w przedostatnim starciu. No
czuje Buacki, że mu sporo sił zostało. Podkręcił tempo w 9 rundzie. No, on był tym regulatorem tempa w tej walce. I tak też jest w tej chwili. A wiadomo, że jak sam regulujesz tempo, to się specjalnie nie męczysz. A na pewno męczysz się inaczej, mniej. Oddaje 9 rundę Paweł Stępień. No, teraz, jakiś teraz taki... był taki moment. Może przydałoby się więcej zdecydowania w takich sytuacjach, no. Dziwne zachowanie Buacki'ego, który chwycił prawą rękawicą liny. Nie wiadomo za bardzo, jaki był tego cel. Dla mnie ta walka w ogóle przypomina w wielu swoich fragmentach sparing. Zadaniowy do tego taki. Ty będziesz atakował, ja będę tutaj się bronił. Później ja trochę spróbuję zaatakować. I z takim oszczędnym ogniem, prawda? Dużo ślepaków. No i ta kuchenka gazowa się nie pali specjalnie. Poszukajmy szansy, mówi trener Wachtierow. No bo przegrywa oczywiście Paweł Stępień ten pojedynek i pytanie, czy znajdzie tę szansę. Nie dał nam nadziei Paweł na to, że uda się ją odszukać, no ale zobaczymy, jak wypadnie w ostatnich 3 minutach pojedynku z brązowym medalistą olimpijskim. No bo to podkreślamy, Buacki należy do elity kategorii półciężkiej, a dla Pawła Stępnia to jest pierwszy tego typu sprawdzian w zawodowej karierze. No i tak, proszę Państwa, upływa pierwsza minuta ostatniego, 10 starcia. No, tu chciał się bronić kliczem, ale nie dał rady Stępień i od razu ruszył zdecydowanie. Buacki poszukał tam tego lewego haka pod prawy łokieć, ale nie trafił i już tej ofensywy z tego szturmu na moment przynajmniej zrezygnował. No a kiedy trzeba, to Buacki wraca do lewego prostego i punktuje. I cierpliwie, cios po ciosie, zbliża się do zwycięstwa na punkty. Zwycięstwa, które nie będzie entuzjastycznie przyjęte w Wielkiej Brytanii, takie mam wrażenie. Nie, nie, ta walka na pewno tutaj... nie wystawi jakichś naprawdę nadzwyczajnych not Buacki'emu. To trzeba sobie powiedzieć szczerze, to jest bardzo zachowawczy, ostrożny boks również z jego strony. No to... chociaż wygrywa walkę wyraźnie i spokojnie. No ale wiemy, na co uwagę zwracają brytyjscy kibice. Oni oczekują jednak fajerwerków, oczekują dużo większych emocji. Stąd wydaje mi się też, że tak szybka decyzja Lorenza Okolego o walce z Bilalem Smithem, by zmazać trochę plamę takiego nieco bezzębnego występu z Davidem Lightem. 50 sekund, proszę Państwa, do końca walki tu. Raczej nic nie wskazuje na to, żeby sen o potędze miał się ziścić. No nie ulega wątpliwości, że tutaj Paweł Stępień pokazuje, że umie boksować, że jest pięściarzem, którego nie jest łatwo prawda, znokautować i zdominować w ringu. Natomiast wydaje mi się, że to wiem, może to będzie jakiś sygnał, że jeszcze jakąś ciekawą walkę dostanie, ponieważ no, nie wyglądał tutaj na niebezpiecznego rywala.
No i był śliski w obronie. Który może zabrać marzenia, a więc to tacy są zawsze mile widziani. Tak, tak. No, być może Paweł Stępień otworzy sobie furtkę do kolejnych brytyjskich pojedynków, ale bardziej z perspektywy takiego, który stestuje i zapewni rundy, tak? I być może ta walka, nie wiem, ja szukam tu jakichś pozytywów, być może ta walka pomoże mu zrozumieć, że ten dystans jest duży, ale wcale nie jest nie do pokonania, tylko po prostu trzeba spróbować, zaryzykować, bo on ciągle też, i my nie wiemy, czy jeśli by zaryzykował, to ta walka mogłaby wyglądać inaczej. No bo w tej walce nie znajdziemy odpowiedzi. Nie, absolutnie nie, zaboksował bezpiecznie. Czy tam jeden i drugi, tylko że Buaci był aktywniejszy i po prostu wygrywał kolejne rundy, prawdę mówiąc, nie tak wielkim nakładem sił. No. Jedno wiemy na pewno, stać w ofensywie Pawła na dużo więcej, ale dzisiaj miał tę defensywę no, schowaną, taką przypruszoną, ofensywę przypruszoną i nie korzystał z niej zbyt śmiało. Nie zapominajmy, Buaci to jest top 10 kategorii półciężkiej. Paweł wie, jak wygląda boks już na bardzo wysokim poziomie. Pytanie, jakie roszady wprowadzi do swojego pięściarstwa po tym pojedynku właśnie. No bo żeby mierzyć się w twardych, mocnych, bliskich walkach z elitą, trzeba boksować dużo agresywniej, dużo ostrzej. No, czekamy, proszę Państwa, na werdykt. Pytanie tylko, jak wysokie będzie to zwycięstwo Buaciego? No tak, czekamy ze spokojem. Judge Harv Foster sees it 98-92. Judge Mark Lyson sees it 97-94. And Judge Michael Alexander sees it 100-90. Declaring your winner by unanimous decision and still undefeated, Joshua! No, duża rozpiętość. Tak, no jeden sędzia nawet 97-94, to jest, powiedziałbym, bardzo hojne punktowanie. Bardzo, bardzo. Ja 97-94 jestem mocno zaskoczony. Tak, 98-92 i to jest chyba takie najbardziej trafne. 100-90, czyli 10-0 w rundach, tak widział to trzeci z sędziów. Pierwszy międzynarodowy sprawdzian Pawła Stępnia. Oblany, tak możemy powiedzieć? Nie, ja bym tak nie określał, że oblany, po prostu... Przegrał. Wydaje mi się, że chyba sam będzie miał do siebie pretensje, że nie zaryzykował, bo w takich walkach, kiedy otwiera ci się niebo, ewentualnie, to trzeba ryzykować. Nie ma innego wyjścia, po prostu. Tak jest. No na razie nie ma nieba bokserskiego u Pawła Stępnia. Joshua...